Witam Was tutaj, cześć, jestem Amizonosz. Zapraszam Was na kolejny odcinek z City Skylines PlayStation 4 Natural Disasters. I od razu na początku ankieta do Was, jakiego radia będziemy słuchać w następnym odcinku. Dawno takiej ankiety już nie było, pamiętam, że Wam się podobało. Także od razu zaczynamy z ankietą. Mam nadzieję, że Wam się odcinek ostatni z wszystkimi katastrofami podobał. Jeżeli nie, no to nie zapomnijcie nam wpadnąć na niego, może będzie wykazaciel, nie wiem. No i co tu dalej? Jedziemy sobie do naszego miasta. Może trochę przyspieszmy. To chwilę trochę trwa. Okej, okay, już widzę pewną rzecz, którą chciałbym poprawić. Tu przydałby się zjazd. Do tej drogi, tak. Okej, okay, dobra. Tu są te tory i tak. Ponazywałem wasze dzielnice. Tutaj ta dzielnica nie jest nazwana, bo jeszcze nie macie nazwy. Tu jest stadion i parę budynków. Ten Mundial. Tu jest dalej też dzielnica nie nazwana. I to będzie chyba tyle z dzielnic nie nazwanych. Bo tutaj Grochowo jest i tu jest dzielnica naukowa, tak jak ktoś pisał. Także te dzielnice się pojawiły. Dobrze, dajmy sobie na ludzi. Bo ludzie są ważni. Zapisywanie. I przeszło zapisywanie, świetnie. Dobra. Sobie budowajmy tutaj trochę ludzi. W Grochowie raczej nie wypada budować. Nie jest do nauki, ale zobaczymy. Się zobaczy. Tutaj tak trochę coś... Coś tak tu... Dziwny tam. Nie, to jest źle. Tak, teraz może będzie dobrze. Bierzemy tutaj. Nie, też jest źle. Coś te drogi są źle powybudowane. Nie wiem, o co tu chodzi w ogóle. Jak to tak może być? Tu. Tutaj i tutaj. Chwila. Najważniejsze, gdzie jest mój zegarek. Żeby nie było tak, jak zazwyczaj jest, że później nie wiadomo, ile się nagrywa i w ogóle jest problem. Dobrze, gdzie jest mój stopper? Resetuj start. Dobrze, świetnie. Stopper włączony. Tu sobie tę drogę połączyć. Już dajmy im tutaj na po całości. Tu się im też zjazd przyda. Pewnie nie pogadzą. No i tutaj. Tak. Tu się zastanawiam, ale... Nie, tu już nie potrzebuję, to będzie trochę zróżnego. I tak, czy wy macie na brak prądu? Nie, macie prąd od tych. Bardzo słusznie. A zaraz tu i tak wam jakieś budynki zbudujemy, więc nie będziecie mieli jak marudzić. Dobrze. To tak, dajmy sobie pędzel i tutaj śmiało ludzi. Ludzie, wprowadzajcie się. O, widzę, że już coś pojawiło. Najpierw tutaj, żeby im prąd podciągnąć. Woda jest prawie wszędzie, poza tutaj. Jeszcze dodam na początku, postawimy sobie gdzieś jakiś park. Bo w sumie trochę z parkami jest biednie w tym mieście. Może to jakiś większy by wszedł. Dobra, nie aż tak dużo chyba. O, ale taki... Coś takiego. Jeżeli to się mi uda przestawić w odpowiednie miejsce, bo to jest... Tu jest odpowiednie miejsce, świetnie. W ogóle tutaj jest z parkami w naszym mieście. Mam dziwne czuć, że nie jest tu bida i to taka... Już profesjonalna bida. Tam można gdzieś byłoby wstawić. Dobra, ale tutaj jest ten, o, ten park. Tu jest jeden taki. A tu damy sobie ten największy. Szpadę za 5000. Cieszyć się ludzie. A tym to wstawimy jeden z moich ulubionych. Jeszcze go nigdzie nie mieliśmy w naszym mieście. A mianowicie Biokopuła. Proszę bardzo. Tutaj tuż nad wodą będzie naprawdę cudnie wyglądać. Tu jakby weszło. To miejsce zajęte, ale przez co? A, tu szkoła. Tak, ja tutaj szkołę przeniesiemy, bo tam Biokopułę tu bym chętnie wstawił, wiecie. I co jest w ogóle tak a propos szkół? Liczba studentów, no bo to nie. To Biokopuła teraz. O, no, jak pięknie. Czy ludzie korzystają z morskich ścieżek dowodowych? Nawet z psem jedzie. Ej, bez jaj. Ten pies naprawdę musi mieć niezły obrót. Dobrze, co ja tu chciałem zrobić jeszcze na początku? Tu autostradę podciągnąć. Okej. Okay. Zjazd. Tylko zjazd. Tylko i wyłącznie, bo to... Bo to więcej na razie nie potrzeba. Czekaj, wejdzie, wejdzie. No nie wiem, czy nie, coś nie chce wejść. O, możemy sobie zrobić w ten sposób. I tak. O, powinno wyglądać dobrze. Dobra, wjazd do miasta też z tej strony, bo tutaj są te tramwaje.
samego nie wiem, jak one wyrabiają tutaj z ludźmi. 41 i 10 turystów, no to jest trochę ludzi, te tory tutaj są trochę spłaszczone. Widzisz kogoś? Nie. Ej, ziomek, co to miało być? Co to miało znaczyć? Widzisz kogoś? Nie. Ale z kolei metro tutaj znajdziemy. Metro jest w użyciu. No i pociągi również, ale już nie niż ostatnio. Kiedy skończymy mecz? Warto wiedzieć, 2030, dobra, czyli trochę jeszcze jest czasu. Dobrze, już koniec oglądania miasta. Zbudujmy sobie tutaj nasz handel obok tego, bo mamy zapotrzebowanie trochę na handel. A ja lubię robić to, co ludzie chcą. Więc to, co miasto chce. Może nie ludzie, bo ludzie czasami mają naprawdę dziwne i po prostu. To tak, tu sobie zrobimy. Nie, tą drogę. To my sobie ulepszymy od razu na ze ścieżką, bo ścieżka tu się przyda. Okej, okay, i tutaj. No sądzę, że możemy, nie będzie dużego ruchu. Więc tu sobie spokojnie możemy dawać. O, proszę bardzo, handel. Tutaj jest odpowiednie miejsce na dwie kopułę. Dzisiaj ich trochę poustawiamy, bo mamy trochę mało parków ogólnie w naszym mieście. Tu trzeba by nie zrobić. Możemy zrobić ścieżkę na drugą stronę. Tak jest. Stąd i jedziemy. Bo tu się ścieżka ludziom przyda, jakby. I zaraz obok zrobimy sobie ścieżkę dla rowerków. Dobra, zaraz obok, tylko zaraz pomyślimy, gdzie to będzie obok. Czekaj. Okej, okay, dobra, tu tak weszło i teraz zróbmy wszystko rowerową obok, zanim się tutaj wszystko buduje. To może być szybko. Dobrze, tu mniej więcej w tym miejscu. Później, no a tutaj się nie uda w tym samym miejscu. Ale tutaj, czemu by nie? I tu, tutaj ma ludzi. Dobra, masz tutaj. To masz. I też tutaj będzie. Teraz nie wiem, czy to się ładnie tu wszędzie podłączy. Okej. Okay. Teraz nie, bo to aż tak daleko nie będę go ciągnąć. Bo tu bym chciał zrobić, żeby zjeżdżało te drogi. To tak, ścieżkę sobie rowerową zrobimy, żeby zjeżdżała nam tu. Tak. Przy okazji sobie zrobimy tutaj ścieżkę dla tych. Natomiast ty zjedziesz sobie w drugą stronę, czyli gdzieś tutaj, ładnie pod mostkiem. Aby też nie zawiadać dużo miejsca. O, i jest dobrze, jest dobrze. Tutaj tym, na razie może tak to zestawimy i jak już tutaj jest ta ścieżka zawodowa, to sobie dajmy tutaj też, że to będzie ze ścieżką zawodową. O, nie macie wody. No, możecie nie mieć wody, bo wam tu nie chciałem dawać wody. Zbytnio. Okej. Okay. Trochę mi się to nie podoba, że to jest ta dziurka, ale już trudno. Dobra, powinno wszędzie dotrzeć. Dalej. Pociągi kręcą się. Ludzi. Lud. Dobrze, dajmy sobie tutaj kolejny taki, że powiem, plaster lodu. Ludu. Tu. I jakąś komunikację tu trzeba będzie wcisnąć. No i oczywiście ścieżki. Okej, to już tu możemy robić proste. Prosta to ta. O, no, teraz jest lepiej. Także widzę, że chyba źle zrobiłem. A nie, się robi źle. Świetnie. Dobra, i zobaczmy, jak tam jest nasza edukacja, bo chcemy trochę powbijać sobie osiągnięć. Wiecie, kusi, żeby tu postawić po prostu kolejną podstawówkę. Jest ich tak dużo. Właśnie, oni jeszcze nie mają tu żadnego wydziału, a wydział by też się im przydał. O, proszę bardzo. Tak, jak zamiast uniwersytetu całego takiego dużego, to wystarczy im wydział. Tu widzę... Nie, węzeł im się chyba totalnie podoba. Korków to nie widzę na węźle w ogóle. Tu trzeba nie też zrobić zjazd jakiś. Przemysł. A przemysł to biura. A biura bym chętnie gdzieś jakąś nową dzielnicę biurową też wbudował. Bo biur to my też zbytnie nie mamy. Możemy gdzieś tutaj, na drugą stronę. Bo tu jest taki mały fragment, gdzie by się też przydało coś pobudować. Tylko tu są te tory pociągowe. Czekajcie, to są te nasze? Gdzie są te tory? A, to jest to. Nie, to tego tu nie będzie.
to mi tutaj kompletnie nie pasuje. Zapuścimy jakoś inaczej tego. Tak, bo tu mi przeszkadza. Tu ten węzeł to jeszcze przebudujemy sobie. Ale to już pewnie zrobię poza odcinkami. Ja go przebuduję albo na jakimś tajemniczym czy coś, bo on tutaj nie może być. Raz, że tu nie może być. Dwa, on będzie ogromny i tak, żeby nie było korków. Ja tutaj trochę przegryziłem już tą drogą. Ale my sobie to puścimy o tutaj. Tu do góry. Tu przejeżdżasz. To wyburzasz i tu stąd, tu. Dobrze. I teraz tak. Tą drogę pewnie bym sobie jakoś pociągnął dalej. Tylko że nie wiem jak. Bo górą to już są te pociągi, to już nie będziemy im wchodzić w grę. Dobra, puśćmy sobie tutaj tunel. Wszedł. Nie wiem jak, ale wszedł. Nie, nie musimy przecież iść tu prosto. Stąd sobie puścimy drogę. Wiem to. Stąd. I tu w dół. O. Ładnie. Ładnie, dobrze. I mamy tu połączenie. Pociągi mogą jeździć. Jest bardzo dobrze. I teraz tak. Tutaj w tym małym kawałku sobie damy nową dzielnicę. Piszcie w komentarzu nazwę. Tam się po prostu pokończyły nazwy. Już nie piszecie. I tu. Realnie. Tu. I tu. Tak, żeby to na pełni wykorzystać. Tu widzę, że tą autostradę trzeba byłoby trochę wyciszyć. Tak. Tylko... Ty! Ty zły. Nie mogę tego udać. Już ulepszę na dwie strony. Teraz pytanie, co? Nie będzie mi to chciało wejść tutaj, tak? Droga. Nie, no weszła. Ale no wiesz co? Takie rzeczy mi tu wymyślać. To już jest naprawdę oszczędne. Dobrze, tu, tu. I tutaj, dotąd. Dalej, tu rondo jest już w pełni ulepszone. Tu się jeszcze wymaga mojego wyciszenia. No, można byłoby tutaj zrobić. I tutaj. Tak. O. Może być. Dobra, to teraz tak. Dajmy sobie tutaj nasze biura. Dajmy jej po całej linii, to się zaczną w takim czasie budować. Widzę ogólnie słyszą według mnie do wyciszenia w tej grze budynków, ale my sobie to jeszcze wykorzystamy do różnych innych celów też tutaj. Dobrze, właśnie, a propos budynków. Tutaj jest jakiś ściśle handel. Tu im się coś takiego przyda. To jest... co to było? To jest ośrodek gdzieś dziecki. No i skateparki też mogą się gdzieś pojawiać. Może tutaj... obok tych biurowców? Nie, obok biurowców to bym stawił jakiś plac. Może być... jakbym chciał go postawić tu bardziej, tak? Dobra, Colossa Order jest najlepszym placem. Dobrze, teraz tak. Brakuje wam na pewno prądu i wody. Najpierw woda. Bo mam jak ją podłączyć. Łatwo. Macie wodę. Co do prądu. To weźcie, żeście podłączcie. Naprawdę, to nie gryzie. Podłączam się. Nie wiem, czemu w ogóle jesteśmy na minusie. Czego może naszym ludziom brakować. Dobrze, oni się zaraz podłączą. Tu jest, że jest trochę przestępstw policji. Właśnie, czy my w ogóle mamy helikoptery policyjne? Są. Jedne. Ale medyczne? Bo medyczny by się przydał chyba. Tak, chyba tu zrobimy sobie tak, nie wiem. Dobra, tu sobie zrobimy bazę helikopterów. Ogólnie. To tak, będą najpierw medyczne. Dalej postawimy sobie... to stoi do drogi... nie, to nie tak. To stoi do drogi w ten sposób, okej. Okay. A policyjne w jaki sposób stoją do drogi? Tak samo jak to. Dobra. Dobra, 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 spokojnie, teraz wszystko ładnie poustawiamy. To tutaj mamy to. Chyba już nawet zaczął lecieć. Tak mi się coś wydaje. Świetnie, połączyłeś się. Widzisz, nie było żadnych problemów. Dobra, tutaj tą pożarowe przeniesiemy. Tam jakiś park można z tym zrobić, coś. I tutaj... walka pewnie. A to nie będzie walka, bo bym chciał tutaj sobie to wybudować dokładnie tak jak jest ten budynek, ale on jest zawsze na 6. Na 6.
To wejdzie mi tu. Czekaj. On jest na ile? Czekaj. Ile kwadecików weźmy za usy? Raz, dwa, trzy, cztery, na 8. O kurde. Duże te kwadecyjne są. Ogólnie według mnie te budynki są trochę przyduże. To jest dla helikopterów. Bo są takie wielkie, a tam nie ma prawie nic. W sensie, no, trzy helikoptery to taki budynek wielki. Ale na nogi by się postarać, no więcej. Policyjne. O, i jest, weszło. Dobra, teraz to sobie wyburzymy. To sobie pociągniemy tu. Albo sobie nie pociągniemy. Tu i tu. I o, jest świetnie. Okej. I tutaj. Podłączenie. Okej. Czekajcie, jak to jest taka baza helikopterów, to wiecie, co tu się jeszcze przyda. To. Bo to mamy, a nie, to jest jedno blisko, dobra, to już nie będziemy wchodzić, ale chciałem tu schrony przycisnąć. Wiem, tutaj jest całkowicie inna dzielnica i tu nie powinno być schrony. Dlatego jestem też pod pełen podziwu, że pomimo tego, że mamy tutaj schrony, te wszystkie ratownicze służby, mamy plus 26 tysięcy. W dodatku. Też jest. Dobrze. To tak. Sobie pojedziesz tutaj. Tutaj. Jakby coś będziesz mógł zbierać. Tutaj. Tu wjedziesz trochę do tej dzielnicy. Tu. Przez tą. Tu pod dworzec. No i póki co. To będziesz chyba wracać. A damy tu sobie jeszcze jeden przyfrank, jakby coś. Jak się zaczną budować ludzie. Okej, ludzie się chcą budować. W sensie to jest turystyczne. Dobrze, przesuniemy to sobie tutaj i jedziemy. A, tutaj jest ta droga. To czekajcie, bo możemy sobie... Ktoś korzysta z tych ścieżek. Jakiś piechur idzie. Okej. Może być jakiś piechur. Dobra. No, słyszę helikoptery, już zaczęły latać. No i bardzo słusznie, bo po to je wybudowaliśmy poniekąd. Tu sobie ulepszymy. To był fan nawet medyczny. Dobra, zobaczmy, co jest wykorzystywane. Medyczne. Gaśnice. Nie. I policyjne wszystkie. Dlatego jak my tutaj stoimy z tym? Kiepsko. I czy my w ogóle mamy szpital gdzieś? Jest gdzieś szpital, dobra. Myślałem, że szpitale nie mamy. Tu im postawmy jeszcze coś takiego i krematorium. Od razu. Bo to się przydaje. Krematoria akurat się przydają. Musi być. No i policyjne, no to na razie tutaj nie trzeba. Myślę to. Dobra. Tak, dajemy wam tutaj strefy. Budujcie się. I tu się naprawdę zastanawiam nad tym, czy tego nie podłączyć z automostradą. Jakoś. Jakoś by się przydało. Czekaj. Cicho. Można w ten sposób. I w ten. I teraz wybudować tą i wybudować to jeszcze raz. A nie, to tak samo się buduje. Aha. No dobra, no to może być, żeby były jakieś wjazdy tutaj. Wjazdy i zjazdy z tych dzielnic. Dobra, to mamy tutaj taki wjazd. Pseudo. Ludzie się zaczęli się budować. No, akurat na ludzi to możemy spokojnie ich tu wrzucać, bo mamy wszystko ładne miejsce tutaj dla nich do mieszkania. Swojego, jak tam idziemy z czasem. 17 minut już poszło. Ej, no ludzie, a taki spokojny tutaj był budowanko. Dobra. Ludzie chcą się budować, a my nic z komunikacją musimy ruszyć. Tu jest ten tramwaj, który trzeba będzie budować kiedyś. O, jeszcze. W ogóle z komunikacją to wszystko leży. Buców, niczego. Na nie. Tak to się przedstawia tutaj. A, tu sobie dajmy parę przystanków. Nie, nowych linii nie tworzymy. Tutaj, o! Widzę, że... Znalazłeś sobie... Tak, póki co skrót, bo tutaj to nie ma sensu wjeżdżać. To jakiś monument trzeba nie wrzucić. Czekać, jakiś sobie jakbyśmy fajnie znaleźli. Charakterystyczny akurat to ja sobie gdzie indziej wstawił. Chociaż ten, czekaj, co to jest? Brama Banderbucka, może nie. Font...
Fantastyczna fontanna. Fantastycznie mała. Zoo. Nie. Może coś z tych budynków. Telewizja LED-owa to mam gdzieś fajny pomysł. To musi być jakimś centrum. Uwagi. Centrum badawcze. Centrum badawcze to. Da. A nie, to jest za mało miejsca, to nie. A to jest instytut roboty. O, się zmieniła miniaturka. Wygląda tak, jakbym to pobrał ze Steam Workshop. Ciekawe. Dobra, tu sobie postawimy. Powinno się mi spodobać. I ścieżka po prostu będzie szła. Po prostu będzie szła. Tu i tu. Dobra, za mało klientów. O czym ty mówisz? I tutaj też się budujcie. Inaczej, budujcie się dookoła tej dzielnicy, bo nie chcę mieć takich dziur. Tu jest ten tramwaj, jakby coś, możemy go sobie gdzieś jeszcze wrzucić. Dobrze, i jeśli kiedyś jeszcze dzisiaj chciał na pewno wbudować, to te tramwaje trzeba gdzieś przeciągnąć. Tylko, że gdzie? I to jest drugi tramwaj. Ja zbytnio nie wiem, gdzie ten tego trzeba podłączyć. Można by po prostu podłączyć sobie śmiało to z tym. Ale tak. Tylko trzeba ją trochę wykręcić. No w sumie można. Można tu coś takiego zrobić. I tu ją podłączyć, tak? A w sumie może być póki co. I tu będzie to drugi most. O! To tak to może być. Tak się możemy ułożyć. Mosty, co jak co, ale mosty się tu przydadzą w tym mieście. Dobra. I mamy do przystanek trochę bardziej urzeźwiciany. Dobrze, tak, teraz będą mogli tu bardziej jeździć. No, to się przyda. Dobra. A teraz przejdźmy do konkretów. Co z tymi tramwajami? Tu widzę, że trzeba było coś żeś trochę pokręcić z tym skrzyżowaniem, bo tu się robi koreczek. I to nie taki mały koreczek. Dobra, rozumiem. Możemy zrobić stąd zjazd. Tu. Le. Stąd. Co nie chcesz mi tego pozwolić wybudować, jak ja to wybuduję i tak. No. Tu jest w ogóle jakiś taki ciekawy zjazd. A, do tej. Okej, dobra. Ciekawe. Pewnie nikt z tego nie korzysta prawie, ale. No bo zaraz zobaczymy. Tak, to w ogóle tu tego nie powinno być. Bo to nam tutaj. To było tylko po to, żeby póki nie było z tym. Tutaj możemy to na razie tak zostawić, jak to wygląda. Tu się robi korek, że hej. No. Tu trzeba coś pomyśleć. Nie. To tak nie będzie wyglądać. Tak, to wygląda trochę tragicznie. Dobrze, my to sobie trochę przebudujemy. To od razu. What the. Nie, no czekajcie, to zasługuje na miniaturkę po prostu. Nie wiem, trochę wyrwane z kontekstu, ale tak czy siak. Ten słup to jest po prostu coś pięknego. Dobrze, i to też, bo to mi się w ogóle nie podoba. Tutaj ten zjazd do góry, do dołu. Tu tam drogę przechodzicie wywalimy. Tu będzie dużo węzeł, widzę już. Już to widzę normalnie. Dobrze, i wiecie, to zasługuje idealnie na timelapsa. A, tylko tu podłączę tą drogę, byście przynajmniej tyle widzieli na żywca. I teraz się tym zajmę na timelapsie. Bo z timelapsów też w The Cities to tak zbytnio nie ma, poza tym ostatnio takim dziwnym odcinkiem. No a ty co, zapraszam na timelapsa. Dobrze, no i budujemy sobie tutaj rondo. Tak jak może słyszycie, pobrałem trochę nowych muzyczek, żeby już was nie zanudzać tymi, co były zawsze i stare. I tak, ono tutaj pokazuje, jak powinno się mniej więcej budować ronda. Jak może wiecie, ronda w Cities Skylines są pomocne, ale do czasu. Później też zaczynają denerwować, bo robią się nawet na nich korki.
Najlepiej to robić za pomocą Traffic Manager Plus. Jeżeli tego się nie ma, no to trzeba to robić trochę inaczej, tak jak ja to robię. A mianowicie, jeżeli masz wjazd dużej drogi, to robisz to, rozdzielasz na dwa zjazdy, tak jak tam macie z boku. Tam gdzie jest główny wjazd do miasta, w sensie do tego handlu. Zaraz stąd zobaczycie. Tu spróbuję zrobić drugi most z boku. Po co? No po to, żeby był osobny most, więc od razu będą mogły być osobne korki, a reszta sobie po prostu przejeżdża, tak omija to wszystko. I przy okazji będą mogli zajmować całe wszystkie pasy, jeżeli im się to podoba. Dobra. Czy my to tak zostawimy? Chyba... Tego co pamiętam, to nie. To też mi się niezbytnie nie podobało. Ogólnie cały węzeł później prawie na sam koniec. Po odcinku już to zwaliłem. Bo mnie się to... No prawie cały. Nie, no bo zostawiłem to, co najważniejsze. Ale musiałem trochę powiększyć to rondo, bo... Nic z tym. W ogóle nie wiem czemu, ale... Strasznie mi gada to zaczęło boleć. To może jakieś oznaki choroby? W sumie zaczęły się wakacje, więc wskazywało na to, że... Trzeba się znowu rozchorować, no, ale no bez przesady. Trzeba coś... Może podeślić jakąś paczkę. Czy czymś, żeby mnie się nie schorował. No. Weź to teraz człowieku, przyłącz normalnie, przyłącz to do drogi, tak. Jasne. Nie myślisz, że ci się uda. Ogólnie dzisiaj odcinek wyszedł długi. Bo nie wiedziałem, ile ten timelapse będzie trwać z tą drogą, bo się zacząłem z nią bawić i wyszło jak wyszło. Jak zawsze, kiedy dochodzę do dróg. Powinienem wstać po prostu napis a few moments later. Albo po prostu a few hours later. I by było po sprawie, tak. Trzeba spocznie chyba zgadać, wrzucić jakąś muzyczkę. Nie no, przecież nie mordzicie, co wy tam myślicie. Puśćmy sobie tutaj tramwaje na okrągło, bo wpuszczanie ich na węzeł powoduje to, że się pojawiają te, jak to się nazywa? Wtedy się pojawiają światła, a tego też byśmy nie chcieli. Jak się popije, to aż tak bardzo nie boli. Teraz weź to człowieku, jeszcze tak. Stąd trzeba wprowadzić dwa zjazdy, najlepiej tak, żeby na siebie nie wjeżdżały. Ta droga pod spodem, pod tym wszystkim też jest piękna. Dobra, mamy jeden zjazd i teraz tak, do drugi. No to będzie masakra. Jeszcze podłącz. Dobra, podejmiemy czwarty most. To nie, im więcej mostów, tym lepiej. Ja, to nie jestem złą stronę, ten most. Puśćmy sobie do po ukosie. Trochę podwyższony. Zjazd, wjazd. Jest wszystko pięknie, tak, tylko już te tramwaje podłączę z powrotem. No i chyba będziemy mogli wracać, tak? Możemy już dalej lecieć z tym węzłem. Jeszcze metr oczywiście i takie tam. Dobrze, włączmy play. Naprawdę chyba ponad 13 minut robiłem ten węzeł. Więc mam nadzieję, że to będzie wszystko działać. Czy jest to wszystko w dobrych kierunkach? No, powinno być. To zaraz zobaczymy, jeszcze miasto musi się przebudzić, do tego przyzwyczaić, ale według mnie po zlikwidowaniu tutejszych świateł powinno to trochę przyspieszyć. Przynajmniej powinno, nie wiem jak będzie. Bo póki co korek jak był, tak jest. Możemy im tu pomóc, ale chyba to im naprawdę nie pomoże. Stawiając gdzieś w drogę sześciopasmówkę. Czy to dało tylko tutaj światło? Okej, dobra, zaraz zobaczymy. Bo tutaj jest trochę duży węzeł i zaraz zobaczymy, czy to im pomoże. Zaraz ci jadą. Tu dziwne trochę skręcanie, ale to pewnie tylko chwilowe. I teraz wypuścimy tą całą autostradę teraz. To nie, to jest dziwnie jadą, bardzo dziwnie. Oni... Dobra, oni powiedzmy, że się teraz przyzwyczają, tak? Najwyżej później jeszcze coś pokręcimy przy tym. Tak, i teraz już rozumiem, o co tu chodzi. Tu wyłożyliśmy met zjazd do tunelu. Tu się tu przyda. No bo jednak on tu był i musi być. Tylko, że jak go tu wcisnąć? No, trzeba trochę powiększyć. To wydłużymy. Damy tu im krótki kawałek, właśnie. Chwilę. Chyba trochę... O, i stąd tu powinno bez problemu być. No. Dobra, to zrobione. Kolejna tu jest jakaś droga. Dotąd, okej, i tutaj handel. No to będziemy kończyć, bo na moim zegarku 40 minut jest. A tyle to na pewno nie miało trwać.
Jakie tam biura? O, biura, to nam się tutaj wyśmienicie wypełniły. Handel również. Dobra, dajmy tutaj handlowi dalsze pole do popisu. Widzę, że częściowo niektórzy korzystają z tego. Tutaj damy im ścieżki. Po pierwsze rowerowa. Po drugie piesza. Powinno działać. I dalej. Tutaj jest zwykła droga. Tak. Zwykłą sobie wczepimy. I tu powinna być inna droga. Powinna wychodzić jakoś gdzieś tutaj. Tu sobie przejdę. Dobra, to chyba już nam nie jest potrzebne. Tak mi się wydaje, czekaj. Chociaż... Chyba jednak. Chyba jest potrzebny. Dobra, podłączone, podłączone. Bliska macie połączenie, tak? Tylko trzeba poczekać, aż ci chcą się podłączyć. Wiem, że tutaj jest bliżej, ale nie. Dobra, no i tak, dajemy tutaj ludziom do budowy się, naszemu handlowi turystycznemu. Dobra, dajmy im to całe już. Już cały tu będę im wybrzycać. Niech się budują po całości. Oni tu mają... Tak, tu mają taki siedział, czyli turystyka. Tak? Tylko czemu... Czemu ci i ci... A, bo tutaj jest... Poczekaj. Jeżeli jeszcze raz, to jest turystyka, to jest wypoczynkowa, czyli wypoczynek jest tutaj, no tak, bo to są takie mniejsze, tu rozrywka. No tak, no to pasuje, bo tutaj jest stadion i te wszystkie takie hukowe imprezy, helikoptery, no to nie wiem, tutaj jest jakaś impreza, ale zawsze, okej, okay, chyba, nie, już myślę, że się całe zapełniło tutaj dla ludzi. Jestem ciekawy, jaki będzie kolejny kamień nowy i też mam zamiar niedługo promy turystyczne. To też się nam tutaj przyda w tym mieście, bo widzimy, jak tu im turystyka ładnie idzie. Dobra, kolejny kamień milowy to będzie 48 tysięcy i hub przeładunkowy, to się przyda. Elektrownia atomowa, jeszcze bardziej. I nowy kawałek ziemi też się przyda. Czyli niedługo już. Później jest samoloty i międzynarodowe porty lotnicze. Dobra, ale do tego na razie nie jedziemy. Jeśli jeszcze ktoś bym tu chciał wejść, to w budżet. I tak. Podatki dla wszystkich poza przemysłem, niech już będą takie same. Przychody, chciałem sobie zerknąć, czekać specjalizacji. Na wypoczynkowej zadajemy 16 tysięcy, na turystycznej tylko 9. Czyli trzeba gdzieś wypoczynek jeszcze zainstalować, bo 16 tysięcy z wypoczynkowej to jest dużo. Dlatego mamy takie duże zarobki. Z dopyt zabieramy 8 tysięcy, z rolnictwa 6 tysięcy, z leśnictwa 3600 tysięcy. Okej. Z komunikacji tutaj najlepiej metro się sprawuje, 4000, ale jakbyśmy mieli metro wszędzie, no to byłoby jeszcze lepiej. Taksówek chyba nie mamy. Tak? Tak. Tu coś jest nie tak z autobusami chyba, tak? Czy to jest... Co to jest? Aaa, wiecie co to jest? Trzeba wejść w inny ten. To jest ścieżka ewakuacyjna. Tylko że skąd ty tu możesz tak jechać? Od jakiego to schronu tutaj jest? Schron tego głównego, tak? Tak. Tak, i teraz nie ma co jak tu jechać, chyba. To bym usunął, ale nie mogę usunąć. Świetnie. Dobrze, dajmy im kawałek drogi. Przecież oni by tu się przeskoczyli chyba już. Gdyby... tu chodziło o kawałek drogi. Tak mi się coś wydaje. Bo jeżeli nawet teraz to ulepszymy... O, dobra, przeskoczyło. Teraz wróćmy do schronu. Ścieżka. A, bo tak zawracała ta droga. Ale oni tu już mają własny, to na razie nie potrzeba. Czyli teraz... Tak, teraz będzie sobie jeździć tak. I bardzo dobrze. I tutaj trzeba to ulepszyć z powrotem. Tak, i to już wróciło do normy. Więc jeżeli będzie coś takiego, to oni tu będą lepiej i szybciej zjeżdżać. Na pewno. Tak mi się wydaje. I jeśli jeszcze coś tu można dodać im do usprawnienia ruchu... Nie, ja stąd dodam. To mówię.
Tak, i tak, nie. Ok. A w drugą stronę się da. Dobra. Dobrze, macie tutaj zjazd, bo tu się zjazd też im przyda. Do tej części. I czy coś tu jeszcze mamy poza tym, że jest 50 już minut na moim zegarku? To nie jest mało. Czy tutaj ludzie przychodzą? Bywało lepiej. Tak, biura sobie jeszcze rozszerzymy tutaj. Dobra, macie tutaj do nazwania dwie dzielnice. A nie, to nie jest... Nie, to jest osobna dzielnica będzie, bo to jest biura. A biura to ja bym chciał mieć w osobnej dzielnicy. Tak. Czyli tu. I tu będą biura. No i jeszcze tutaj. O tak. Bo tę drogę tutaj tramwajową też połączymy pewnie z tym. I tu się nam z tego ronda, bo tutaj jest póki co jest mały ruch, bo tu jest jednokierunkowa drogi, się zrobi duże zamieszanie, a póki co to po prostu jest takie, jest i tyle, tu jest nasz wielki budynek. No to nie, ogólnie dzisiaj, czy ktoś chyba z tej ścieżki? No póki co mało, nawet rowerzystów jest mało, a to powiem tego, że jeszcze nie muszą się aż tak dużo tutaj przechodzić i komunikować. Mniej więcej może ludzi wydać, no właśnie, tędy sobie przyjechać. To też jest jakaś opcja. Dobrze, ja będę kończyć ze swojej strony, bo tutaj widzę, że... Nie, ten węzeł to na pewno powinien tutaj działać dobrze. Poza tym, że ci mają jakiś problem. Czekaj, gdzie wy jedziecie? A, tak, oni tu wjeżdżają na to. No to jest stany. Czy my z tymi tramwajami... Gdzie one mogą... Dobra, nie, zamawiamy, pomyślimy kiedy indziej, bo musimy jeszcze tam zabić pętle i takie tam. No tutaj to się naprawdę, zobaczcie jak ładnie ludzie się powypełniają. Dobrze, ja już kończę, bo już zaczynam przedłużać. Jeśli wam się podobało, zostawcie w górę. No i do zobaczenia w kolejnym materiale na moim kanale. No i jeśli nie subskrybujecie, no to zasubskrybujcie, aby nie przegapić kolejnego odcinka, wciśnijcie ten dzwoneczek. Nie wiadomo, w ogóle po co. Ale mniejsza z tym. Dobra, no to co ja tu mogę dużo mu powiedzieć? Zapraszam was na końcowego timelapsa. Cześć!